TVN może być pierwszym krokiem. Jutro może być Polsat, później może być internet. Dlatego jeżeli uda im się już to, to ja nie wierzę, żeby się zatrzymali dalej. Skończy się na tym, że będziemy mieli tylko jedno i wyłącznie prawdziwe medium. Tego na pewno nie chcemy. Za komuny zaczynaliśmy, ale nie mamy zamiaru za komuny kończyć, więc kiedy trzeba, zawsze jesteśmy w obronie demokracji, w obronie dobrych i wolnych mediów. Musimy żyć w wolnym, demokratycznym kraju po prostu. Nie możemy pozwolić, żeby ktoś nami rozkazywał, żeby ktoś z nami, wie pani, robił to, co chce, co uważa stosowne. To nie może tak. Rodzice, dziadkowie walczyli o wolną Polskę. Przelewali krew, stracili życie. I wydawało się, że to już jest sprawa zamknięta. A okazuje się, że nie. W tym roku mija 45 lat od mojego debiutu w Szpilkach. I z tego miejsca chciałbym podziękować serdecznie pisowskim konowałom, panu Obajtkowi i jego oficerowi politycznemu, że z taką gracją i kulturą osobistą odsunęli mnie od moich rysunkowych czynności w Nowej Trybunie Opolskiej. Jak kiedyś powiedział papież, wolność nie jest nam dana na zawsze. Trzeba o nią walczyć. I taki mamy dowód właśnie tego. To, co robi PiS, to jest pogwałcenie wszystkiego. To nie ma nic wspólnego z demokracją, a co dopiero z mediami. Także będziemy tu stali, zawzięcie. Będziemy walczyli o wolną Polskę, o wolne media.